This will be in English. I'm sorry, I don't speak Polish yet. My name is Daði Ingólfsson. I come from Iceland. I've been following the process of the new constitution extremely closely over the last, what, 7-8 years. I'm not a politician. I'm not an historian. If I can describe myself, I would say activist. I've been extremely involved in all the stages of this process, and I did it because I wanted to, and I pressed everybody everywhere to allow me at the table. So I'm a very pushy person. Sorry, could you repeat your name? My name? Mm-hmm. Daði Ingólfsson. Okay. Przepraszam bardzo, niestety nie mówię jeszcze po polsku, więc wszystko będzie po angielsku. Nazywam się Gali Ingólfsson i jestem z Islandii. Bardzo blisko obserwowałem wszystkie prace toczące się nad konstytucją, można powiedzieć od 7-8 lat. Jeżeli miałbym się krótko opisać, to nie jestem politykiem, nie jestem historykiem. Gdybym miał wybrać jakąś definicję, to pewnie nazwałbym siebie aktywistą. Jestem bardzo głęboko zaangażowany we wszystkie etapy tworzenia nowej konstytucji i napierałem na wszystkich i wszędzie, gdzie było to tylko możliwe, dlatego, bo chciałem, nie dlatego, bo musiałem. Should I start? Sorry? Use the microphone. Then I think I will sit. and thank you for inviting me. It's really a pleasure to be here and an honor for me. I'd just like to start a little bit with, I brought this with me here. This is a print of the new constitution in Iceland that's not been implemented yet. I printed it. The Icelandic government wouldn't do it, so I did it. This is one of the activist things I'm doing. And I'd like to, I have some examples if you'd like, some of you at least would like to take as a souvenir. But I'd like to point out a little detail here, which is the flower on the front page. This is printed in the height of optimism about the new constitution in Iceland. And as a symbol of that, we really knew that we would be fighting a hard battle. The flower, we put a flower there, and this flower is called Forget Me Not. Just a little detail here. So even at the height of the optimism, we still knew this was going to be hard. Jeszcze raz chciałam podziękować za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że mogę tutaj być. Zacznę od wspomnienia, że mam tutaj wydrukowane kilka egzemplarzy konstytucji. Wydrukowałem je sam, ponieważ rząd nie chciał się tym zająć. Jest to też taki przykład zachowania aktywisty. Ta konstytucja jeszcze nie weszła w życie. Chciałam zwrócić uwagę na taki mały szczegół dotyczący tej wersji konstytucji. Na okładce możemy zobaczyć kwiat, który ma tutaj, pełni tutaj symboliczną rolę. Pokazuje nasz wysoki optymizm związany z tą konstytucją. Ten symbol, ten kwiat to niezapominajka. Wiedzieliśmy, że będzie to, że czeka nas ciężka walka, że nie będzie łatwo, ale właśnie ten kwiat symbolizuje nadzieję. Just a short, I have in half an hour, I have 32 slides, so on average I should be 1 minute with each slide, so I'm going to, I have a lot to say, I'm sorry. But I'm going to try to rush a little bit through the first part and then take a bit deeper discussion about the actual process. We'll see how we get this, how we get along. Anyway, just a very short historic overview. Iceland became a sovereign state in 1918. We were under Denmark at the time. We had then our own parliament and had more to say about ourselves. In 1944, in the middle of World War II, we unilaterally declared independence when Denmark was occupied by the Nazis, and we were occupied. Iceland was really occupied by Britain and then the U.S.
Then we declared independence and yes, please. Czyli na początku jeszcze wspomnę, że będę mówił bardzo szybko, ponieważ mam 30 minut i 32 slajdy. Na początku wspomnę bardzo krótko o zarysie historycznym. W 1918 roku Islandia stała się suwerennym państwem. Potem mieliśmy własny parlament i w 1944 roku podczas II wojny światowej ogłosiliśmy niepodległość, kiedy Dania była pod okupacją nazistów. At that point we of course needed a constitution, so what they did back then was they took the Danish constitution and translated the word and switched the word king out for the word president, and that's it. And then they just accepted it and promised, hey guys, we'll make a new one. We'll make an Icelandic constitution when we are over and done with all this startup bureaucracy. So a committee was formed, and then another committee was formed, and then another committee was formed, and then several committees were formed. And 71 years later, we're still waiting for our own constitution. Oczywiście, biorąc pod uwagę tę sytuację, znaleźliśmy się w potrzebie nowej konstytucji, więc to, co się stało, po prostu wzięliśmy konstytucję Danii. Słowo król zostało zamienione słowem prezydent i taka wersja konstytucji została przyjęta z obietnicą stworzenia w przyszłości nowej, kiedy tylko ta biurokracja się skończy. Później stworzono komitet, później kolejny i tak tworzono komitety jeden za drugim. Jednak wciąż 71 lat później czekamy na nową konstytucję. Then what happened in 2008 is that the society basically crashed. Iceland was extremely hard hit by the economic crisis. We had three sort of main banks in the country and then they all went completely bankrupt. They had grown enormously over the 5 years before, and they were state-owned until the year 2000, when they were just given away to the friends of the political parties in Iceland. The banks, as you can see behind me, the banks grew with enormous velocity after 2000, when they were sold. And they were many times the balance sheet of the country itself in the end, and they created a monster in very very short time span. So when everybody realized that this was made from air, all this money was made from air, of course everything crashed, all the banking system crashed, and the country itself, for all practical purposes, crashed completely. W 2008 roku Islandia była bardzo poważnie dotknięta kryzysem. W Islandii były trzy główne banki, które wszystkie zbankrutowały. Przez 5 lat rosły bardzo szybko w siłę do roku 2000. Do roku 2000 były to banki państwowe, później trafiły one w ręce przyjaciół partii politycznych. Właśnie po tym, jak zostały sprzedane, przez 5 lat rosły w siłę. Później, kiedy wszyscy zorientowali się, że te pieniądze pochodziły z powietrza, banki upadły, a wraz z nimi kraj. Then this happened, what you can see behind me. There was a revolution of some sort. It was non-violent, but people got extremely angry. And there's one thing I want to talk a little bit about here because it's important. The economic crash was not the fault of the old constitution. It was not. But there was no description, of course, in the constitution how people in the with the economy should behave, and there is in no constitution in the world, I think. But people sensed that there was something fundamentally wrong. There was something wrong in the very roots of the society, given the corruption when the banks were sold,
and how politicians were behaving, there obviously there was something wrong in the core of Iceland. So that's why one of the main demand of the revolution was to write a new constitution, to have new grounds to start from, not always to build on the old corrupt and bad system that had proven that it didn't work. Potem stało się to, co możecie Państwo zobaczyć na zdjęciu w prezentacji. Rewolucja, bo tak można to nazwać, była pokojowa, jednak ludzie byli bardzo źli, mieli pretensje. I chciałbym tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna. Kryzys gospodarczy nie był bezpośrednio związany z, nie był winą starej konstytucji, ponieważ konstytucja nie opisuje tego, jak ma się zachowywać państwo pod względem gospodarczym. Jednak ludzie zaczęli mieć poczucie, że coś jest nie tak i że problem leży u korzeni społeczeństwa, że właśnie w sercu państwa, gdzieś u polityków występuje korupcja i to zaczęło ludziom przeszkadzać. Okay, so the revolution, the pots and pans revolution, as it was called, it actually worked. The government resigned, the right-wing government resigned. The head of the National Bank was fired, and some other people lost their jobs. They all got very nice jobs now, by the way, given to them by the government later, but that's another story. A new government took over and promised to write this new constitution. That was one of the promises, actually, of all the political parties, with the exception of one. But then the question that I started to ask earlier: why a new constitution? If it wasn't really its fault, the crash wasn't really its fault. And here are some answers to that. One of them is it really has no reference to the modern world, to the way we live today. This is a constitution written in the 1800s in a completely different world than we live in now, for another country, for a monarchy, etc. It's got nothing. It's got no touching points with the modern world. It has very little reference to how the Icelandic country is actually run. If you read the Icelandic constitution and then compare it to how things actually work in Iceland, in government and everywhere, it's very hard to see that it's actually the same country that we're talking about. There are things in there that, for example, just to name one example, the first four pages of the constitution are about the president, the old king, putting a lot of roles on him. He should do this and he should do that. He should sign everything that has got to do with foreign affairs, etc. And then at the end of page four, it says, "But you know, we're really just joking. He's just ornamental, and the ministers do all the work." So it's got no reference to how the country is actually run. So this also needed to be fixed. And there's no reference to extremely important things that are important in all societies, in all countries, like direct democracy, for example. There's no reference to that, very few references to that. Transparency, freedom of information, modern media, all that good things that are very important in our day-to-day life. Yes. I get over-enthusiastic about this, sorry. Jeżeli chodzi o rewolucję, działa to? Mam nadzieję. Jeżeli chodzi o rewolucję, okazała się ona skuteczna. Rząd podał się do dymisji, zwolniono szefa Narodowego Banku i inni ważni ludzie stracili swoje pozycje. Nawiasem mówiąc, dostali oni już nowe, bardzo fajne posady od swoich dawnych przyjaciół. Ale dlaczego chcemy nowej konstytucji, skoro wcześniej powiedziałem, że kryzys nie był bezpośrednio związany ze starą konstytucją? Przede wszystkim dlatego, że konstytucja ta nie ma żadnego powiązania z nowoczesnym światem. Przede wszystkim była ona pisana dla innego kraju, również dla innego ustroju i bardzo dawno temu.
nie zawiera odniesień do tak ważnych kwestii jak demokracja bezpośrednia. Przykładem na to, że nie nadaje się ona do naszego kraju, jest fakt, że pierwsze 4 strony dotyczą prezydenta, opisują wszelkie jego role i zadania, gdzie po 4 stronach jest zapis, że tak naprawdę prezydent pełni funkcje reprezentacyjne, a ministrowie zajmują się resztą pracy. Dlatego też nie była ona związana z naszymi realiami i stąd dążyliśmy do innej konstytucji. Mówię tak dużo naraz, ponieważ robię się bardzo entuzjastyczny, kiedy mówię na ten temat. Okay, now we had a left-wing government all of a sudden after the crash that had promised a lot of things. They promised the new constitution and they promised how they were going to do it and had a lot of good intentions doing so. These are some of the promises that were made. The point of this slide is that everything always got postponed a little bit when it came to Parliament, when it came to the politicians. Even just a few months, few days, few weeks, few months, it all added up that it was always postponed. All the promises were postponed again and again and again. Here are some of the promises that the political parties gave before the elections, but you can maybe read that later. Później lewicowy rząd złożył wiele obietnic, które tutaj możemy sobie później przeczytać, kto miałby ochotę. Ogólnie obietnice dotyczyły nowej konstytucji i jak to wszystko miałoby się odbyć i mieli oni naprawdę bardzo dużo dobrej woli. Chodzi, co chcę przekazać tutaj na tych slajdach, to głównie fakt, że wszystko było co trochę przesuwane w czasie, o dzień, o tydzień, o miesiące i stąd tak długo to trwało. Thank you. But it started off really well. This was the process, what really happened. There was created a National Assembly of 1,000 people that were supposed, that worked for over a weekend to find the real core values of a new constitution. So there were 1,000 people in the same place, same time, and there were some methods to get the best out of them. And form them in some way that made sense and would be able the people that would write the constitution could work with. This is a little Icelandic example of what came out of it. I'm sorry, it's all in Icelandic, but this is like a word cloud of the most important words that came out of it. A lot of other things came also, but this is just interesting. The biggest one there is equality, honesty, democracy, freedom, human rights, justice, respect, responsibility, security. A lot of nice words. But they were all taken, and all this was actually taken and worked with in the process. It was a very nice experience, actually, this meeting. The second part of the process was the Constitutional Committee, which was a politically assigned committee that took the result of the meeting and read a whole lot of material and collected a whole lot of material that had been worked on earlier in Iceland and foreign experiences, etc. Returned a really good 700-page report for the Constitutional Council to work with afterwards. Zaczęło się bardzo dobrze, cały ten proces rozpoczął się dość optymistycznie. Uformowano Zgromadzenie Narodowe składające się z 1000 osób, które pracowało przez weekend i ich zadaniem było opracowanie najważniejszych prawdziwych wartości, nad którymi chcieliby pracować. Ci ludzie zebrali się w jednym miejscu o tym samym czasie i
właśnie współpracowywali i opracowywali te wartości. Tutaj w języku islandzkim wypisane zostało kilka bardzo ładnych słów, takich jak równość, szczerość, prawa człowieka, wolność, sprawiedliwość, szacunek, odpowiedzialność. Wszystko to są bardzo ładne słowa, ale faktycznie zostały one wzięte pod uwagę i nad nimi będziemy pracować. Później stworzono komitet konstytucyjny, który zabrał wszystkie te wyniki poprzedniego spotkania, zebrał wszystkie materiały, również doświadczenia z innych krajów i powstało w wyniku tego 700 stron solidnego raportu, który z kolei został przekazany dla Rady Konstytucyjnej. And then the next thing that happened is the Constitutional Council was elected. Anyone could put their name in the hat, and 523 people went forward to be elected for the Constitutional Council, which ended up being 25 people. But 525 people that wanted to take 4 months out of their lives to write the constitution is a lot in Iceland. We are only 330,000 people. So if you multiply that by over 100, to put it into Polish, the Polish population, then you would get a very high number, I guess. But people were very interested about participating in this and writing this. But we had the election went forward. The 25 individuals were elected, and they were sued. The whole process was sued, and the Supreme Court annulled the elections on technical and minor grounds. It was actually incredible that they did this. There were things like that you had to bend the paper to put it in the box. It had absolutely no effect on the results or anything, but the elections were annulled. But Parliament went ahead anyway and appointed the same 25 people to the Constitutional Council. Następnym krokiem było wybranie Rady Konstytucyjnej. Do tych wyborów mógł się zgłosić każdy obywatel i uczyniło to 523 obywateli, z czego miało być wybranych 25. Należy tutaj powiedzieć, że 523 osoby, które były gotowe poświęcić 4 miesiące swojego życia na pisanie konstytucji, to naprawdę jak na warunki w Islandii bardzo, bardzo dużo. Tak więc spośród 523 chętnych wybrano 25 osób, jednak te wybory zostały anulowane przez Sąd Najwyższy ze względu na drobne problemy techniczne, jak to ujęli. Jednak te powody były tak naprawdę naciągane, ponieważ na przykład zgięta kartka, która tak naprawdę nie miała żadnego wpływu na wyniki wyborów, była już dla nich powodem do anulowania wyniku. Jednak parlament tak czy inaczej wyznaczył te same 25 osób i stworzył Radę Konstytucyjną. And you can read this slide maybe later if it's sent to you. This is just to prove that there was one political party responsible for this, the right-wing party in Iceland. The Constitutional Council started anyway with the 25 people, and that was when the really interesting work started. These were people from all ages, everywhere, from all parts of the country, of course, men and women, disabled. It was the whole range of people in Iceland. They decided to split their work into three groups, which you can read about on this slide. Pretty technical stuff, but the really interesting thing is the crowdsourcing. They decided to crowdsource their work, and they did this by opening up all their work. Anybody could contact them anytime. All the work that they did was put online. People could communicate with them through their webpage, through Facebook chat,
So the so people actually took part in this and had a saying about each step of the way, each amendment, and what this is one thing. The interesting thing is they actually listened to it, and they actually changed their work according to the what people were saying out there. All their meetings, their general meetings, were open, so anybody could go there and listen, and even say something. It was all broadcasted over the internet, so the process was extremely open, and the people of the Constitutional Council were extremely open to all ideas. I think one of the main reasons for this is that these were individual on their own. They had no political party and on their back, and no organization or nothing. These were just individuals chosen by the people to do this. Na slajdzie, który teraz jest przewinięty chyba, jest dowód na to, że tak naprawdę w Islandii panowała wtedy jedna partia i ona była za wszystko odpowiedzialna. Ale później przejdźmy do pracy Rady, ponieważ dokonali oni naprawdę bardzo dużo interesujących zadań. Rada składała się z osób w różnym wieku, z różnych części kraju. Byli to mężczyźni i kobiety, osoby niepełnosprawne. Zdecydowali oni podzielić swoją pracę na trzy grupy. O zadaniach można przeczytać na kolejnym slajdzie. Jednak to, co jest najważniejsze, to fakt, że zdecydowali się na crowdsourcing, czyli chcieli zwrócić się do obywateli. Także każdy obywatel mógł się skontaktować z członkami Rady. Swoją pracę publikowali w internecie, każdy mógł napisać do nich na przykład na czacie i ludzie faktycznie korzystali z tej okazji, rzeczywiście pisali i wypowiadali się na temat tych pracy. Jednak co jest najważniejsze, Rada faktycznie brała pod uwagę zdanie ludzi. Wszystkie spotkania były otwarte, były również transmisje w internecie. Członkowie Rady byli naprawdę otwarci na wszelkie pomysły i uważam, że powodem do tego był fakt, że nie pochodzili oni z żadnej konkretnej partii politycznej ani z żadnej organizacji. Byli oni po prostu obywatelami, tak jak ci, którzy wypowiadali się przez internet. Originally, this was supposed to take much longer time than it did. It ended up taking 4 months, but originally, the writing of the constitution, that is. But originally, it should have taken a year. With a constitutional council setting, and then public participation in the middle, where the constitutional council would travel throughout all the country and introduce their bill and talk to people and get new ideas, and then they would sit down again for several months to write the final conclusion. But it was narrowed down to 4 months, which is an incredibly short time to write the constitution. But it worked out. The result are well, in my opinion, really good, but also in the opinion of the academy. This has been researched somewhat in U.S. academies, especially. Wide public participation. What's interesting about this is the academy really didn't take part here, and I really haven't figured out why yet. When the Constitutional Council came to the academy and academics, very few of them said, yes, I'll help. I'll come in with my expertise and help you. They actually said, no, I have to make soup for my children tonight. I don't have the time. And made ridiculous excuses not to participate. The media coverage was almost none. The media was really not interested in this, and that surprised me really much as well. Obviously, this is important work and has to have
all the attention of the media, at least in my opinion. But the work went really well. The constitution, the new constitution, was voted 25 votes to zero in the council, and the parliament got the results in July 27th, 2011. Handed them over to the parliament, which parliament put them sort of under their chair for 1 year, and really nothing happened for one year. And then I'll describe what happened next. Tak naprawdę pisanie nowej konstytucji powinno zająć co najmniej rok, biorąc pod uwagę wszelkie posiedzenia, rozmowy z obywatelami, później gromadzenie pomysłów, kolejne posiedzenia, ale nam udało się to zrobić w 4 miesiące, co jest naprawdę niezwykle krótkim czasem. Moim zdaniem cały pomysł się udał, takie jest moje zdanie, jak również zdanie US Academy. O czym chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć, to fakt, że świat akademicki oraz media nie wykazały zbyt wiele zainteresowania tym tematem. Gdy byli zapraszani eksperci, podawali oni naprawdę śmieszne wręcz wymówki, żeby tylko nie brać w tym udziału. Natomiast jeżeli chodzi o media, to praktycznie nie byli tym tematem w ogóle zainteresowani, co dla mnie jest dość szokujące, ponieważ temat jest niezwykle ważny. Tak więc prace poszły bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o głosowanie nad nową konstytucją, 25 osób było za i 0 przeciw. Została ona później przekazana do parlamentu, gdzie spoczywała przez rok i praktycznie nic się nie działo. Okay, and just meanwhile, while the media was not paying attention, while politicians were really not paying attention, and the academics really weren't that involved, a lot of people rose up and did it themselves. They started the Constitution Society, which did a whole bunch of things. They held enormous amounts of meetings, as we said here. Had the Constitution, the new Constitution, for example, translated to English and printed, which the government really didn't bother to do. There were more things, Association for a New Constitution, which is another association, which was formed so the new constitution would have a spokesman, so that somebody would come to the media and say, hey, I'd like to speak about this, because the people in parliament that ordered this work done really didn't take any ownership of the work. And a lot of things, there were a music project, the old constitution, for example, written an opera about it. The new constitution, there were written songs about every amendment in it. And all sorts of crazy things were done by the general public. It was fun. Fakt, że media, politycy czy świat akademicki nie byli za bardzo zainteresowani tym tematem, zmusił nas do tego, żebyśmy wiele robili sami. Tak więc powstało na przykład Stowarzyszenie Konstytucyjne, które organizowało wiele spotkań i podjęło się wielu różnych działań, jak na przykład przetłumaczenie konstytucji na język angielski czy wydrukowanie jej. Powstało również Stowarzyszenie dla Nowej Konstytucji, które tak naprawdę pełniło funkcję rzecznika prasowego, tak żeby znalazł się ktoś, kto będzie starał się mówić o tej konstytucji do innych osób. Jeżeli chodzi o konstytucję i o zwiększanie świadomości, to tutaj wykazali się wielką kreatywnością, zorganizowali nawet projekt muzyczny, została napisana opera i piosenka o każdej z poprawek. Tak więc bawiliśmy się świetnie. I'm going to skip this one. And then the elections were the 20th of October 2012. Participation was almost 50% of voters. Yes to the new constitution said 67%, no 33%. So it passed with flying colors through the referendum.
These are the questions that were asked in the referendum. The most important question is the first one. Do you wish the Constitution Council's proposal to form a basis of a new draft constitution? This is a breakdown of the results. I'm not going to go through it. You can maybe if you get the presentation, you can, and if you're interested. And then this happened. The elections took place 20th of October. The thing is with the constitutional changes in Iceland is that two parliaments have to approve them. The current parliament, that's ended. They resign. There are new elections, and the new parliament also has to approve it. What happened is that not even the first parliament approved it. They said they didn't have time, and they didn't want to go up against especially the Independence Party in Iceland, which was getting really strong at polls at the point. So the yes about the new constitution turned out to mean no in real life. And instead, they put in a new temporary amendment to the old constitution that would allow parliament to change the constitution midterm. And that was it, period. 20 października 2012 roku odbyły się wybory, na które udało się prawie 50% obywateli. 67% opowiedziało się za nową konstytucją, 33% przeciwko. Tutaj na slajdzie zostały wypisane 6 pytań. Najważniejsze, o którym wspomnę, jest pierwsze. Czy chcesz, żeby stworzona propozycja Rady stała się podstawą do nowej konstytucji? Jednak później napotkaliśmy na problem, ponieważ nowa konstytucja musi być poparta przez dwa parlamenty, obecny i następny, który będzie po wyborach. Jak się okazało, nawet ten pierwszy nie poparł konstytucji. Również pojawiły się różne wymówki typu, że nie mają na to czasu. Nie chcieli się tak naprawdę przeciwstawiać Partii Niepodległości, która zyskała wtedy bardzo wiele głosów. Koniec końców okazało się, że tak dla nowej konstytucji oznaczało nie. Jedyne, co zrobili, to wnieśli poprawkę do konstytucji, że mogą ją zmieniać w trakcie kadencji. Okay, I've spoken now for 33 minutes and 56 seconds, so I'm over time already, but I'll try to be quick about it. What then? The new political parties sort of just buried the everything, so now it's in a committee again, like it has been for the last 71 years. But there is this is the real question right now for Iceland. Is there still hope for the new constitution? And the answer is yes. But then I put in really, really, really small letters down there. Speak it softly. It's very, very fragile right now in Iceland regarding the new constitution. So what is changing? If you can see this graph, this is the political the polls on political parties in Iceland right now over the last from April 2013 to the day today. And if you look at the black line, that was 5 to 10% until the year turned January 2015. Then they begin to grow enormously, and this is the Pirate Party in Iceland. The Pirate Party has enormous emphasis on direct democracy and the new constitution. And when the year turned, when people the current government came into power by promising people money in their pockets, basically. And people were desperate. They took the money. They voted for them, took the money, put it in the pocket. And then they changed their mind about which what they should vote for next time. So this is really unprecedented in the national history, that a very, very, very small party is getting these results now. So if
If this turns out to be the results of the next elections, there are really, really good hopes for the new constitution to pull through. Potem ten pomysł, no przyszły nowe partie polityczne, które pogrzebały ten pomysł i dotychczasową pracę. I trafiła ona ponownie do komitetów, tak jak to miało miejsce przez ostatnie 71 lat. I pojawia się teraz ważne pytanie, czy jest jeszcze nadzieja dla nowej konstytucji? I odpowiedzią jest tak, jednak napisałem tutaj na slajdzie bardzo drobnym drukiem, że jest to, te słowa należy wypowiadać bardzo ostrożnie, bo jest to jeszcze bardzo krucha kwestia. Na kolejnym slajdzie zostały pokazane poparcie dla różnych partii politycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na czarną linię, która wcześniej miała poparcie od 5 do 10%, a po początku roku 2015 to poparcie zaczęło gwałtownie wzrastać. Jest to partia Piratów, która bardzo dużą wagę przykłada do demokracji bezpośredniej i do nowej konstytucji. Stąd też jest to bezprecedensowa sytuacja, żeby tak mała partia zyskała tyle głosów. Jeżeli ten trend się utrzyma do następnych wyborów i jeżeli ta partia wygra, bardzo możliwe, że uzyskamy nową konstytucję. Thank you. I'm just finishing. This is another slide of how the Pirate Party is doing right now. But just to round it off, what have I learned from all this? This has been a long, eight years in the making, and I've spent enormous time of my free time taking part and doing all sorts of things about this. So what did I learn from this? These are the, well, five points, main points of my what I took out of this. The first is, if you want anything done, do it yourself. There's no other way. Nobody will do it for you. If you want something regarding public participation or amendments in the Constitution, you have to push it through yourselves, personally. Nobody else will do it. You have to talk a lot. I'm still talking. I've been talking for 8 years about this now, and I'm not going to stop talking until the new constitution is actually implemented. To everyone, everywhere, always, and then again. Use social media. I don't really know how the infrastructure regarding internet and social media is in Poland, but in Iceland it's extremely big, and it's getting, as everybody know, bigger across the globe. And these participatory democracy will take over. I'm absolutely sure of that. In all over the world, it's just a matter of time. And the key to that is information and freedom of information, and that the information is searchable and out there, and social media. And I put down there if we don't do this, the old people, our kids will do it. That's for sure. They experience the world completely differently than us. They communicate with millions of people at once. We're communicating one-on-one still. So this will drastically change everything about how decisions are made will drastically change. It's just a question of, will we do it in our lifetimes or will our kids do it? Don't trust the media will find this interesting. They don't. They absolutely don't find this interesting. It's not Britney Spears or Justin Bieber. It's just not interesting. This will not go down well with people in power. This is my experience from Iceland. I hope it will prove differently here in Poland. But all this process is about giving the power to the people, to use the old cliche.
So it's technically possible now to do that. Before, for some years ago, representative democracy was, of course, had extreme benefits over direct democracy, but that gap is narrowing quite fast now. Make them responsible for the decisions, the politicians. They will have to make the final decisions, and it will be in their best interest for the future. So, that's what I have to say. I only went 11 minutes over. Thank you, and thank you very much for inviting me here. It's been a really good pleasure, and I look forward to hearing what you have to say about this. Thank you. Jeszcze teraz chciałbym krótko powiedzieć, czego nauczyliśmy się przez te 8 lat. Było to 8 lat, kiedy musiałem poświęcić bardzo wiele swojego wolnego czasu. I czego się nauczyłem? Przede wszystkim tego, że jeżeli chcesz, aby coś zostało zrobione, to zrób to sam. Nikt inny się tym za nas nie zajmie. Ponadto trzeba dużo mówić. Ja mówię bardzo dużo, mówię już od 8 lat i mówię wszędzie i do wszystkich, kiedy tylko mam okazję i nie przestanę tego robić. Po trzecie, należy używać portali społecznościowych. Nie wiem, jak działa to tutaj w Polsce, ale w Islandii mają one ogromny wpływ na przepływ informacji i myślę, że rozwija się to na całym świecie. Jeżeli my, starsi ludzie, nie potrafimy użyć mediów w odpowiedni sposób, zrobią to nasze dzieci. Oni inaczej się komunikują, oni trafiają jednocześnie do milionów ludzi na całym świecie. Tak więc jest to kwestia tego, czy zrobimy my to teraz, czy zrobią to nasze dzieci w przyszłości. Ponadto nie należy ufać mediom, że one zainteresują się tym tematem. Dla nich nie jest to interesujące, nie jest to Britney Spears ani Justin Bieber, więc się tym nie zainteresują. Ponadto raczej nie znajdziemy poparcia wśród ludzi u władzy. Mam nadzieję, jest to takie doświadczenie z Islandii, mam nadzieję, że tutaj w Polsce będzie inaczej. Ponadto uważam, że jest to nieuniknione i że demokracja bezpośrednia będzie powoli zwyciężała w coraz większej ilości krajów, ponieważ demokracja reprezentatywna miała swoje zalety, jednak te zalety teraz powoli tracą na znaczeniu. Przekroczyłem swój czas jedynie o 11 minut. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być i nie mogę się doczekać, aż usłyszę, co Państwo macie do powiedzenia. Dziękuję bardzo.